1943 roku, kiedy utworzono już po wyjściu armii generała Andersa to polskojęzyczne wojsko, to pierwszą dywizję piechoty imienia Tadeusza Kościuszki pod dowództwem pułkownika, później generała Berlinga, no to Ford został powołany tam na szefa czołówki filmowej. No i to był stąd później jego mógł napisać, że partia powierzyła mi budowę państwowej polskiej kinematografii. Ford i jego ekipa stanęli przed zadaniem budowy kinematografii, a musieli budować wszystko u podstaw. Więc tak, przede wszystkim po pierwsze kształt tej kinematografii, no to określili, przygotowując dekret. Drugie, trzeba było zlokalizować miejsce postoju tej kinematografii, kierownictwa kinematografii, no i rozstrzygnąć. Warszawa nie wchodziła w grę, kompletnie zniszczona, nie ocalała ani jedno laboratorium, ani jedno atelier, nie było gdzie mieszkać, gdzie pracować i tak dalej. No i tutaj były dwa miasta, Kraków i Łódź, no między nimi było tego, byli zwolennicy Krakowa, które też tam miało pewne tradycje filmowe. No i były głosy, że ponieważ film ma się stać sztuką, to powinien być produkowany w Krakowie, bo tam są, chcesz stworzyć dzieło sztuki, to wynajmij artystę, niech ci je stworzy. No to tam są artyści i trzeba tego. A Łódź miała inne zalety. Przede wszystkim nikt nie przypuszczał, że kiedykolwiek może być film trwale zlokalizowany poza Warszawą. Bo takie są prawa rynku, no ale rynku nie było, była gospodarka planowa. No to Łódź jest najbliżej Warszawy i do Warszawy film wróci lada rok. W rezultacie te czynniki wzięły górę, no i Łódź stała się tymczasową stolicą polskiej kinematografii. Potrzebny był sprzęt, potrzebna była technika i przydała tu się ta formacja wojskowa, jaką była Wytwórnia Filmowa Wojska Polskiego. Rzecz prosta, dlaczego jednostka wojskowa, Wytwórnia Filmowa Wojska Polskiego nie ma spenetrować terytorium przeciwnika w poszukiwaniu sprzętu zagrabionego w Polsce. No a przy okazji też, jeżeli nie znaleźli zagrabionego, to znaleźli niezagrabiony. No to jeszcze była taka sprawa, że trzeba było wiedzieć, gdzie on jest. I był jeden z takich przedwojennych kierowników produkcji. Był korespondentem kolorowej prasy filmowej w okresie międzywojennym w Niemczech. No i znał doskonale położenie tych zakładów, które tam konserwowały sprzęt, zakładów produkcyjnych sprzętu i tak dalej. No, miał tylko wadę istotną, mianowicie był cywilem wiecznym. No ale mu powiedziano, Zygmunt, nie ma rady. Musisz. To jest twój patriotyczny i zawodowy obowiązek, bo inaczej nie przekroczysz granicy. Przecież nie było Schengen, nie było wiz, nie było paszportów, nic. No, ale jak ja do tego wojska wstąpię? Zwyczajnie wstąpisz jako ochotnik, zgłosisz się, że jesteś ochotnikiem, chcesz walczyć za ojczyznę. I on w południe poszedł, wrócił już z przydziałem wojskowym, został zmobilizowany,
wieczorem już pojechał, do rana był w Berlinie. Następnym zadaniem tej ekipy było stworzenie systemu finansowego. I trzeba powiedzieć, że pod tym względem Ford i jego ekipa ten system finansowy kinematografii potrafili stworzyć tak dla kinematografii korzystny, że praktycznie biorąc funkcjonował on do czasu reform przez 40 parę lat. Mianowicie, wyobraźmy sobie taki towar, który jest wytwarzany w Polsce, ale którego wytworzenie kosztuje 1000 złotych. Ludność tego kraju, w którym on jest wytwarzany, mogą za to zapłacić 500 zł. No czyli nie można tego wytwarzać, bo trzeba do tego dokładać, to znaczy kto inni będą musieli na to pracować, żeby ci mogli tworzyć to. Nie ma sensu. Ale jest to taki dziwny towar, że konsumenci spożywając go, nie niszczą go. A towar jest taki, że on każdy widzi, że może być pożyteczny nie tylko obywatelom tego kraju, w którym jest wytwarzany, ale także innym ludziom na świecie. Czyli możemy go eksportować w nieograniczonej ilości na cały świat. Być może są kraje, gdzie będą chcieli to zobaczyć i gotowi będą zapłacić tylko 50 zł. I spróbujmy to sprzedać do 20 krajów. I mamy już 1000 zł z powrotem. Żeby było jeszcze ciekawiej, to zostawmy tę forsę uzyskaną za granicą i tam od tamtych producentów tych wytworów kupmy od nich ten towar. Pokażemy naszym widzom i oni nam znowu kupią to i będziemy mieli drugie 500 zł. Jednym słowem, wyjdziemy na swoje i kinematografia będzie dochodowa, chociaż przynosić będzie u nas straty, ale dzięki rynkowi, obrotowi zagranicznemu wyjdziemy na swoje i kinematografia będzie rentowna. No niestety nie udawała się ta produkcja filmowa, bo co prawda Ford i jego ekipa mówili, że skoro opadną te kajdany kapitalistyczne, które zmuszały ich do komercyjnego traktowania twórczości filmowej, to teraz, skoro opadły te ograniczenia i każdy może artysta rozwinąć skrzydła, jak tylko pozwala na to talent, to teraz będą powstawać same artystyczne i wybitne filmy, dzieła sztuki. No a niestety realia pokazały, że jest to, jak pozostałe idee, które miały być zagwarantowane właśnie w tym wyzwoleniu klasy robotniczej, okazały się fikcją. To była zasadnicza sprawa i rozczarowanie, które władze uznały, że nie spełniają, mając tak komfortowe warunki, nie tworzą tych arcydzieł. I w związku z tym przypuszczali, złe kierownictwo sprawia, że powstają tego rodzaju relikty jeszcze ubiegłej epoki. No i tutaj już musiały wkroczyć władze. W czasie okupacji musiałam
pracować, żeby się jakoś utrzymać, musiałem pracować fizycznie i byłem murarzem. I sobie w to środowisko widzę, że bardzo ciekawi ludzie, ci majstrowie, ci budowniczowie, ci inżynierowie, ci murarze, ci pomocnicy i tak dalej, hierarchia, wszystko, ale zespoły zmienne. Jest jakieś zadanie, jest jakiś zespół, który go wykonuje i tak dalej, współpracuje tego. Ten zespół się rozwiązuje, bo mur skończony i szuka się innej roboty, albo się idzie do innego zespołu. Jednym słowem, jest, można być stale albo rozstawać się bezkonfliktowo. I później, jak skierowano mnie do filmu, to zobaczyłem, że w filmie jest podobnie, bo też coś się tworzy, co zostaje, a jednocześnie zmienia się konfiguracja. I jeżeli się chce, to się dalej pracuje. Ludzie są też nieomal tak ciekawi jak murarze. I dlatego ja się do tego filmu garnąłem. Kiedy zostałem przyjęty do kinematografii, to pamiętam, 2 lutego 1945 roku. A przyjmował mnie niejaki magister prawa Jerzy Teplic, który wtedy był sekretarzem generalnym filmu polskiego. I przeprowadził ze mną rozmowę, po czym powiedział, no to teraz przedstawię pana szefowi, Aleksandrowi, majorowi Aleksandrowi Fordowi i od niego zależy decyzja, czy pana przyjmie, czy nie. Nie wykluczone, że PSS będzie chciał z panem chwilę porozmawiać. Może zechce. No i zawiózł mnie tam na to pierwsze piętro, na Targową 61 tutaj. Ford ze mną pogadał i powiedział, no to bądźcie, to oddaję was do dyspozycji porucznika Turbowicza i tam się zameldujcie, będziecie pracowali w produkcji. I to tak się stało. Normalka.